Panie i panowie posłowie, proszę państwa, mówimy tutaj wiele o losie polskich pracowników, ale pomyślmy o tym, że pracodawca to też człowiek. To często człowiek, który ledwo wiąże koniec z końcem. Często osoba, która zatrudnia naprawdę jedną, dwie osoby i naprawdę nie ma już na czym zaoszczędzić. O nich też trzeba pomyśleć. Pomyślmy również o tym, że Polska to nie jest tylko Warszawa, gdzie kwota 12 zł za godzinę nie budzi żadnych wątpliwości. Czy 13, jak już podniesiono. Polska to jest również małe miejscowości na ścianie wschodniej, gdzie tego typu wysokość minimalnej krajowej oznacza, że bardzo wiele osób przesuniemy do szarej strefy. Trzeba pomyśleć zarówno o tych osobach, które w tej chwili na skutek państwa rozwiązania trafią do szarej strefy, jak i o małych przedsiębiorcach, które na skutek tej zmiany mogą zbankrutować lub mogą być zmuszani do podejmowania decyzji niezgodnych z prawem. Proszę państwa, każda decyzja to nie jest tak, że te pieniądze są znikąd. Jeżeli państwo uważają, że ludzie powinni zarabiać więcej, to wystarczyło, proszę państwa, zdecydować się na obniżenie tego, co jest po stronie państwa. Obciążeń dla przedsiębiorcy, obciążeń dla pracownika, na przykład przez podniesienie kwoty wolnej. Dlaczego państwo tam nie poszukali oszczędności dla pracowników, tylko poszukali je w kieszeni przedsiębiorców?